Witam Państwa bardzo serdecznie. Zbliża się 18. Festiwal Muzyczny Dni Drozdowo-Łomża 2011. W tym roku przygotowaliśmy również dla Państwa kilkanaście koncertów, a pierwszy dzień koncertowy to aż 6 koncertów w rozmaitych miejscach diecezji łomżyńskiej, ziemi łomżyńskiej. Oczywiście jest kilka ekip, ponieważ no jedna by po prostu sobie nie dała rady. W tym roku przyłączamy Czyżew, Łapy w Jedwabnem już tradycyjnie, w Zambrowie tradycyjnie. I proszę Państwa, te 4 koncerty w tych miastach to będzie, proszę Państwa, artystyczna oprawa mszy świętej połączona z koncertem muzyki sakralnej, organowej, oratoryjno-kantatowej, ale również, tak jak przykładem są Łapy, po mszy świętej artyści zaprezentują popularne utwory operowe, operetkowe czy musicalowe. W tym pierwszym dniu festiwalowym inauguracja, jak co roku zresztą, odbędzie się w Drozdowie o godzinie 16 w Muzeum Przyrody i wtedy Państwo będą mogli wysłuchać pięknej muzyki wokalnej i instrumentalnej, ale w tym roku po raz pierwszy na koncercie inauguracyjnym zaistnieje waltornia. Wystąpią Wiktor Korunny, waltornista, Iliana Krasyłun Korunna zagra na fortepianie, towarzyszyć będzie swojemu małżonkowi, ale również towarzyszyć będzie wokalistce białostockiego pochodzenia, ale jest ona stypendystką szkół muzycznych w Wiedniu. Magdalena Trochim, to ona po raz pierwszy pojawi się na festiwalu. W tym samym dniu festiwalowym, ale o godzinie 20, tradycyjnie również w Centrum Katolickim przy parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego zaprezentujemy koncert muzyki popularnej, a koncert nosi tytuł Amigos para siempre, przyjaciele na zawsze. Usłyszą Państwo przeboje muzyki filmowej i musicalowej. Wystąpi para wokalna z Łodzi, Anna Jurczyńska i Romuald Spychalski. 4 lipca w poniedziałek o godzinie 19 w Łomży, w cudownej auli imienia Hanki Bielickiej w drugim liceum ogólnokształcącym usłyszą Państwo kompozycję jednego kompozytora. Michał Kleofas Ogiński znany jest jako kompozytor słynnego poloneza Pożegnanie Ojczyzny. Był politykiem, arystokratą, ale tak naprawdę mało kto wie, że pisał cudowne utwory wokalne, miniatury. Napisał cykl romansów wokalnych. Przeznaczone są one na wysoki głos męski. Proszę Państwa, tak się złożyło, że w ubiegłym roku nagrałem te romanse i chyba jestem pierwszym wykonawcą, który zebrał te romanse i zaprezentuję Państwu w całości. Ten koncert będzie również promocją płyty, na której znalazły się właśnie te utwory Michała Kleofasa Ogińskiego. Ten koncert poprowadzi Ryszard Rębiszewski, znany Państwu z telewizji polskiej. Na fortepianie towarzyszyć mi będzie Anna Mikolon, z którą nagrałem romanse wokalne Michała Kleofasa Ogińskiego. Płyty CD będą dostępne, proszę Państwa, na każdym koncercie tegorocznego festiwalu, ale ta główna promocja płyty odbędzie się właśnie podczas tego koncertu w cudownej auli Liceum Ogólnokształcącego. We wtorek w kościele Panien Benedyktynek transcendencja nie tylko w poezji. Proszę Państwa, filozoficzny kościół, filozoficzny temat, dlatego że również autorzy muzyki
to po prostu filozofia chodząca, filozofia grająca, ale filozofia śpiewająca. A mam tu na myśli Magdalenę Miętki, która zagra na misach tybetańskich i chińskich gongach. Ona również zaśpiewa. A filozoficzną poezję poematu Symfonię Scalenia zaprezentuje Państwu Dariusz Stanisław Wójcik. 6 lipca w Katedrze Łomżyńskiej, proszę Państwa, z dźwiękiem fugi, recital organowy Jacka Kotyńskiego, ale również wystąpią Miłosz Gałaj, baryton, i Andrzej Nanowski, który zagra na organach. A w koncercie znajdą się bardzo interesujące utwory organowe, między innymi szósta sonata d-moll Mendelssohna i niespotykany wielki utwór Ralpha Vaughana Williamsa, Five Mystical Songs, pięć pieśni mistycznych. W związku z tym spodziewamy się, proszę Państwa, cudownego koncertu, recitalu wokalno-organowego. W czwartek, 7 lipca, w kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży, koncert zatytułowany Bel canto amore mio, piękny śpiew, moja miłość. Będzie to wielki koncert operowy, ponieważ Państwo wiedzą, że na festiwalu króluje przede wszystkim śpiew, a wśród wykonawców oczywiście gwiazdy polskiej wokalistyki, między innymi Joanna Cortes z Wiednia, specjalnie przyjeżdża Izabela Kopeć, Alicja Rumianowska, Grzegorz Piotr Kołodziej, prawdopodobnie dojedzie również Leszek Skrla, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku. A w programie, proszę Państwa, słynne arie i duety operowe z Romea i Julii Gunoda, ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki, Toska, Turandot, Madame Butterfly Pucciniego czy Cyrulik Sewilski Rossiniego. No, proszę Państwa, Giuseppe Verdi to król opery. Również musi się znaleźć Giuseppe Verdi, więc i Rigoletto, i Traviata. Zapraszam Państwa na koncert operowy do kościoła pod wezwaniem Krzyża Świętego 7 lipca. 8 lipca w Nowogrodzie, ale o godzinie 20, takim późniejszym wieczorkiem, proszę Państwa, przeniesiemy się do hotelu Zbyszko, cudownego miejsca koncertowego. Przetańczyć całą noc. To koncert z okazji 15-lecia istnienia Teatru Otwartego w Gdańsku. Szefem Teatru Otwartego w Gdańsku, jak Państwo wiedzą, jest Dariusz Wójcik i to on będzie głównym bohaterem tego koncertu, a do programu zaprosił solistów Teatru Muzycznego w Gdyni. W programie oczywiście same przeboje musicalowe, Skrzypek na dachu, Me and My Girl, Hello Dolly, Kabaret, New York, New York, My Fair Lady, Cats, Evita, Phantom w operze czy Jesus Christ Superstar. Więc same przeboje musicalowe, songi, duety i sceny ansamblowe. 9 lipca w sobotę o godzinie 19 w kościele parafialnym w Drozdowie odbędzie się koncert zatytułowany Taniec z szablami. Tytuł bardzo znany, prawda? A dlatego, żeby Państwa zachęcić do tego koncertu, w którym wezmą udział młodzi, uzdolnieni muzycy z Łomży, ze szkoły muzycznej. Proszę Państwa, będzie to kwartet akordeonowy, który w tym roku obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Oczywiście skład zespołu co jakiś czas się zmienia, ale od wielu lat ten ansambl
instrumentalny prowadzi pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Łomży, pan Stanisław Morawski. Serdecznie Państwa zapraszamy na ten koncert, który jest promocją młodych artystów naszego regionu. 10 lipca w niedzielę o godzinie 9 ekipa artystyczna uda się do Zabiela. W kościele parafialnym odbędzie się artystyczna oprawa mszy świętej i koncert muzyki popularnej, oczywiście po mszy świętej. O godzinie 9 równolegle, ale w Śniadowie, również w kościele parafialnym, koncert zatytułowany Od Bacha do współczesności. Będzie to koncert wokalno-organowy. Na początku artystyczna oprawa mszy świętej, zaśpiewają wokaliści, ale po mszy świętej Państwo będą mogli wysłuchać recitalu organowego Jacka Kotyńskiego. Tego samego artysty, który zagra w Jedwabnem i w Katedrze Łomżyńskiej. W tym momencie, kiedy organista, wirtuos będzie prezentował Państwu w Śniadowie swoje umiejętności organowe, wokaliści przemieszczą się aż do Tykocina. Musimy zdążyć na godzinę 12, bo o tej porze rozpoczynamy koncert w Wielkiej Synagodze w Tykocinie. Koncert zatytułowany Z żydowskiej poezji ludowej. I w tym koncercie Państwo będą mogli wysłuchać tylko i wyłącznie kompozycji jednego kompozytora. Dymitr Szostakowicz to kompozytor, którego utwory Państwo będą mogli usłyszeć właśnie w synagodze w Tykocinie. Podczas tego koncertu odbędzie się również promocja płyty CD, czyli mamy w tym roku dwie promocje. A na nośniku CD Państwo będą mogli usłyszeć drugą sonatę fortepianową H-moll, drugie trio fortepianowe E-moll oraz cykl pieśni z żydowskiej poezji ludowej. Natomiast na samym koncercie, proszę Państwa, usłyszą Państwo tego kompozytora drugą sonatę fortepianową H-moll i cykl kilkunastu pieśni zatytułowanych Z żydowskiej poezji ludowej, a wśród wykonawców Aleksandra Kucharska-Szefler sopran, Alicja Rumianowska-Mezzosopran, Jacek Szymański tenor. Na fortepianie towarzyszyć będzie Anna Mikolon, a narratorem podczas tego koncertu będzie Dariusz Stanisław Wójcik. Promocją płyty i promocją tego koncertu na żywo zajmie się Mariusz Rytel. O godzinie 17 tego samego dnia w Drozdowie, w Pałacu Lutosławskich, w Muzeum Przyrody, proszę Państwa, wielka gala w pałacu, no i oczywiście zakończenie tegorocznego festiwalu. I jak co roku, wszyscy goście festiwalowi wystąpią ze swoimi głosami, ze swoimi instrumentami, ze swoimi zdolnościami, umiejętnościami i wtedy Państwo będą mieli do wyboru cały wachlarz umiejętności, cały wachlarz, proszę Państwa, cały taki garnitur, przekrój tegorocznych koncertów, bo artyści wystąpią w rozmaitym repertuarze po prostu. Zaprezentują przeboje operowe, operetkowe, musicalowe, przeboje te najsłynniejsze, instrumentalne. I mamy nadzieję, że ten park Drozdowskiego, Pałacu Lutosławskich, proszę Państwa, będzie wypełniony w całości, do czego Państwa namawiam z całego serca. Zachęcam i zapraszam na wszystkie koncerty tegorocznego 18. Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 2011. Serdecznie Państwa zachęcam, namawiam, zapraszam z całego serca i pozdrawiam jednocześnie z telewizji Narew.
Jacek Szymański.